non level 12. Idę do szkoły, przebieram buty, bo przecież jak nie przebierzesz, to lądujesz na dywaniku. I idę pod sale. Oczywiście wszyscy biją się albo spychają z ławek, a nauczyciel ma wyjebane, bo bije kawusie i jeszcze mu wystygnie. Lekcja pierwsza: Matematyka. Czyli pierdolenie, że kąt prosty wygląda tak, a żeby obliczyć, ile to 2 razy 6,582137 podzielone przez twoja stara, trzeba zrobić tak. Ogólnie nic ciekawego. Lekcja druga: plastyka. Jeden z wielu przedmiotów, na którym jeżeli zapytasz się, czy ta wiedza przyda Ci się w życiu, nauczyciel albo wstawi Ci uwagę, albo zrobi wykład o tym, jak to nie rozwija kreatywności. Ta kreatywność. Masz podany wzór, temat i to, co masz narysować, i to jest kurwa kreatywność, no super. Lekcja trzecia. WF. Jedyna lekcja, na której, jeżeli masz fajnego nauczyciela, pograsz sobie w piłkę nożną albo inny fajny sport. A jeżeli masz takiego Janusza z opiętością brzucha, wynoszącą więcej niż jego wzrost, to masz gwarantowane biegi i siatkóweczkę na każdej lekcji. Lekcja czwarta. Religia. Czyli modlitwa i prawienie przez katechetkę, przypowieści itd. Lekcja piąta. Angielski. Czyli w Polsce uczysz się, jak pisać zamiast mówić, przez co nie umiesz wypowiedzieć większości słów. Lekcja szósta. rzet. Czyli pierdolenie katechetki o tym, że komputer to szata i oglądanie filmów, które pamiętają czasy GG albo dyskietek. Oczywiście komputer wywołuje każdą chorobę, zaczynając od gorączki, a kończąc na raku płuc. I powiedziała nam to typiara po 40, która nigdy nie grała, jak ona to mówi, w komputer. I wszystkie informacje czerpie z Radia Maria i TVN. Lekcja siódma. Informatyka. Czyli robić jakiś rysunek w pańcie i grasz w lol albo 1.6, bo inne gry nawet nie zdążą się zainstalować do końca lekcji. I w końcu koniec lekcji. No ale pod wieczór przypominasz sobie, że jutro musisz zajść do tego jebanego burdelniku.